zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w najczarniejszym scenariuszu, no to Ameryka może pójść drogą Wenezueli. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego może pójść drogą Wenezueli? No, Chavez przekonał Wenezuelczyków, że socjalizm jest dobry. No i teraz się może okazać, że Biden i Sanders Piasecki też przekona Amerykę, że socjalizm jest dobry. No i skończymy w tym samym miejscu. Kamala Harris, ona tłumaczyła 1 listopada, no to tłumaczyła, że takie same jednakowe traktowanie, to znaczy, że musi być jednakowy wynik. No i jeżeli jednakowy ma być wynik, no to ma być gospodarka planowana, a gospodarka planowana, no to ma być już w sumie, to jest socjalizm, tak, to jest to co socjaliści zawsze obiecują. W tym wypadku co się stało, to co może się stać? No, Senat jest 100 osób, tak? 100 senatorów, 50 stanów po dwóch senatorów albo senatorek. No teraz Republikanie mają większość, czyli decydują. Jeżeli jest ponad 51, to decydują. No i wiceprezydent ma jeden głos. No i tutaj może być problem, bo Kamala Harris będzie miała ten 101 głos. Jeżeli Georgia Republikanie przegrają, to będzie równo 50-50. No i wtedy Kamala Harris jako 51 wychodzi i decyduje. No i wtedy Sanders może być ministrem gospodarki, czy Elizabeth Warren może być ministrem finansów. Do FBI powybierają swoich i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wszystkie te przekręty, czy wyborcze, czy wszystkie te przekręty przedwyborcze, czy te kombinacje Obamy, Bidena, to wszystko będzie zamiecione pod dywanik. Także ta Georgia jest bardzo ważna. Jeżeli Trump wkurzy ludzi w Georgii, no bo oni, powiedzmy, głosowali przeciwko Trumpowi, ale mogliby głosować za Senatem, bo co się stało? Izba Reprezentantów ogólnie w Ameryce w 2016 Republikanie stracili 41 reprezentantów, a w tym roku demokraci oddali z powrotem 15. Senatorzy są mniej więcej równi, dopiero w styczniu będą następne wybory, dlatego te głosy z Georgii są bardzo ważne. No ale wracając do Kamali Harris, no ona może zrobić cały socjalizm, no bo wtedy prezydent byłby demokratyczny, wiceprezydent demokratyczny, Izba Reprezentantów demokratyczna, Senat demokratyczny, także mają wszystko. No i w Wenezueli też mieli wszystko. W Wenezueli tu już Hugo Chavez obiecał, że każdy będzie równo. No tak jak chyba Wałęsa obiecał 100 milionów, no to mniej więcej taki sam kretynizm. Dlaczego obiecał Hugo Chavez? Nie wiem, dlaczego Wałęsa obiecał, ale Hugo Chavez obiecał, no bo tą Wenezuela ściała po prostu ropą. Tej ropy mają tak dużo, że tam w latach 1940 1950 to Wenezuela była jedna z pięciu najbogatszych krajów w Ameryce Środkowej i Południowej. Oni po prostu mieli tych pieniędzy, petrodolarów od groma. No i przyszedł Chavez, no i powiedział, że pieniądze mają iść dla ludzi, Wenezuelczyków, dla wszystkich, no i że wszyscy będą równi, no i że ma być jednakowe traktowanie. No i wtedy wiadomo, co jest, kiedy jest jednakowe traktowanie. Wszyscy mają obiecaną kufajkę i walonki, no a później niektórzy mają cieplejsze walonki, a niektórzy mają zimniejsze walonki. To się nigdy się nie sprawdza.
intelektualiści, profesorkowie, najróżniejsi ludzie, którzy żyją na z pensji podatnika, czy z podatków podatnika, właśnie tłumaczyli Chavezowi, że on musi to zrobić, że musi być sprawiedliwość społeczna, trzeba przycisnąć bogatych. No i co się stało? Intelektualiści wyjechali z Wenezueli, no i bogaci zaczęli wyjeżdżać. 4 miliony Wenezuelczyków wyjechało od 2015 roku. No to jest mniej więcej chyba tyle samo, co Polaków od czerwca 80 roku do Magdalenki. To chyba wyjechało 2 miliony. 2 miliony na 36 milionów. No to są duże proporcje. 4 miliony. Wenezuela ma chyba 50 czy 60 milionów. No to podobne proporcje. Ludzie po prostu wyjechali z praktycznego socjalizmu. No i dużo się pamięta tego, w telewizji pokazywali te wszystkie karawany ludzi, którzy wyjeżdżali. No ale większy problem, no i to z reguły to byli ludzie biedni, no bo socjalizm doprowadził do tego, że nie ma pracy. Jak nie ma pracy, no to ci najmniej wykształceni dostają najbardziej w tyłek. Tylko większym problemem, tak jak i w Polsce też było, że dużo wyjechało inżynierów, techników, lekarzy. No, socjalistom w sumie to przed Magdalenką zależało na tym, żeby ludzie wyjeżdżali, żeby mniej podskakiwali, żeby mniej było tej opozycji. Także to było planowane. W Wenezueli możliwe, że też jest coś podobnego z tej wredności socjalistycznej, ale dużo wykształconych i ludzi z doświadczeniem, fachowców, to byli pierwsi, którzy wyjechali. Te podejście boliwarskie, Boliwar, no to był jeden z takich rewolucjonistów Ameryki Południowej, który walczył o powiedzmy równość, no rewolucjonista, tak, taki lewacki, lewicowy rewolucjonista. Monety, czy tam waluta w Wenezueli jest nazywana Bolivar. Tak samo dla upamiętnienia tego Bolivara. No to zaczęło się to od tego, że Hugo Chavez zaczął robić te swoje antydemokratyczne numery. No i dużo związków zawodowych w tej Petroleos de Venezuela, czyli ta firma wenezuelska, co produkuje ropę, nawoływała do strajków i do ruchu oporu. No i potem w 2002 właśnie to były te nawoływania. W 2003 Hugo Chavez wywalił na twarz 18 tysięcy ludzi pracujących dla Petroleos de Venezuela. No i nawsadzał tych swoich kolesi po linii partyjnej. No i wtedy jeżeli coś takiego się dzieje, no to wiadomo, że biznes po prostu się rozwala. No Chavez myślał, że ta kaczka znosząca złote jajka będzie cały czas znosiła złote jajka, ale dużo ludzi, dużo fachowców z tej firmy po prostu spakowała manatki i pojechała w świat, szukając normalnego kraju. W 2009 znowu upaństwowili bardzo dużo firm w jeziorze Maracaibo, no i w tych wschodnich rejonach. No i to politycznie było wszystko motywowane w imię równości i dzielenia i tak dalej, i tak dalej. No ale wtedy pieniądze, inwestycje ze świata się skończyły. No i to jeszcze nie było najgorsze. Co było najgorsze, to było to, że cała ta balanga socjalizmu, całe to rozdzielanie skończyło się w 2014 roku, kiedy dochody spadły z tego względu, że ceny ropy spadły.
No i to wszystko padło. Banki zaczęły produkować i tam zaczęły produkować już tą forsę nie z 3 zerami, nie z 6 zerami, ale tam z 12 zerami, to jakieś miliony, biliony, tryliony. Tam inflacja to była galopująca, 10 czy tam 100 tysięcy procent. To było coś nieprawdopodobnego. I wtedy, kiedy te wypłaty i te pensje tych pracowników, tych nowych pracowników, którzy pracowali na Petroleos de Venezuela, też już przestały mieć jakieś pojęcie, no to następna fala tych ludzi, tych fachowców zniknęła, wyjechała w świat, wyjechała ta młodsza generacja, inżynierowie, technicy, fachowcy po prostu opuścili. No i ten cały złośliwe koło, można powiedzieć, w tym, że forsy państwo nie ma, socjalizm nie ma, fachowców socjalizm nie ma, no bo zrezygnowali. No i ta potężna gospodarka wenezuelska, kraj, który w zasadzie powinien płynąć miodem i mlekiem, wszystko stanęło. Nie ma pieniędzy i fachowców na to, żeby wiercić ropę, nie ma na to, żeby przetwarzać. Wszystkie te rafinerie się rozwalają, także no, praktyczny socjalizm pokazuje, co jest. Także jeżeli głosowałeś czy głosowałeś na Bidena, no to nie dojdzie może w Ameryce do czegoś takiego, no ale bo Ameryka za długo ma tą swoją demokrację i ma za dużo forsy i ma broń, tak, także że nie będzie czegoś takiego. No ale to idzie w tym kierunku, to idzie. Ci Alexandria Ocasio-Cortez robi czarne listy zwolenników Trumpa. To jest komunistyczny, hitlerowski metoda, to McCarthy nawet czegoś takiego nie robił, no ale Ocasio-Cortez chce robić listy do odstrzelenia, to jest komunizm, no także będziecie płakali, że głosowaliście na niego. No inne przemysły w Wenezueli też padły. Woda. Wydawałoby się, że w cywilizowanym kraju woda nie powinna być problemem. W jakimś trzecim świecie, no to ludzie już się przyzwyczaili, że wody nie ma. No ale normalnym, w cywilizowanym kraju, no to woda powinna być. No ale to się samo stało w latach 92-99, no to wtedy, kiedy właśnie Chavez doszedł, no to tam balansowali, mieli te dochody, mieli tą wodę, produkowali, czyścili, sprzedawali, to wszystko jakoś było, szło, że to miało ręce i nogi. Przyszedł Chavez, no i doprowadził do tego, że nie ma wody ani w szpitalach, ani w biednych dzielnicach. Jest po prostu syf, kiła i mogiła przez praktyczny socjalizm. No socjalizm, co ludzie myśleli, że będzie lepiej, no a teraz nawet nie mają wody. To jest makabryczne. I to ten proces to jest w sumie długotrwały. Ludzie właśnie przez tą inflację, przez te problemy też opuścili te dziedziny przemysłu. Elektryczność identycznie załatwili. Elektryczność załatwili identycznie. Też dużo fachowców po prostu zniknęło. No i ludzie nie mają prądu. Nie mają prądu, mają powyłączanie. Także najbiedniejsi, no to siedzą w ciemności, no bo ci trochę bogaci, no to sobie kupią generator, mają jakąś tam ropę czy benzynę i sobie produkują. Także socjalizm kopie najbardziej biednych. To jest, no i czy to można jakoś odkręcić? No nie za bardzo, tam płacą, dają, rozdają im różne worki z jedzeniem, ale to jest nic. Tam pensje to są średnio 3 dolary miesięcznie. Nauczyciele tak samo. Nauczyciele zrezygnowali z nauczania, wzięli się za jakieś inne prace, inne roboty. No a jaki to kraj? Jaki to kraj, kiedy nie nauczy się dzieci, nie wytrenuje, nie wykształci młodzieży, nie pójdzie
pójdą na studia dwudziestolatkowie. Taki naród, taki kraj jest po prostu zniszczony. Tak, uniwersytet imieniem Simona Bolivara już nie produkuje, nie naucza czy nie wypuszcza absolwentów z uniwersytetu, no bo ludzie nie są przyszykowani. Także to jest makabryczne, że taka kretynka Kamala Harris, komunistka, ona wychodzi, że jednakowe traktowanie, no to jest znaczy jednakowe wyniki. No i to jest ten oszukaństwo komunistów i socjalistów. Oni mówią, że wszyscy mają mieć jednakowo materialnie, niezależnie od tego, co robili, że wyniki ekonomiczne, wyniki materialne mają być takie same. No i Harris, która rozkładała nogi dwa razy do polityka w Kalifornii, ona prześlizgnęła się przez łóżko na wiceprezydentkę, chce wprowadzać prawdziwy komunizm. Walonki i kufajka, tylko niektóra kufajka będzie cieplejsza. Będziecie płakać, że głosowaliście na Bidena. Będziecie płakać. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia. Dziękuję bardzo wszystkim republikanom, wszystkim konserwatystom, którzy głosowali na Trumpa. Bóg, honor, ojczyzna, na rodzina, uczciwość i tradycja. No, jest nadzieja, że jednak sąd coś zrobi. Jest nadzieja, że te przeliczenia będą. No, ale na dzień dzisiejszy można się modlić, szanse są, ale trudno powiedzieć jakie. Zdrowia!